Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jeśli chodzi o to, co aktualnie czytam, to zabrałam się wczoraj za Wiedźmę, Drogę do siebie. Jest to autobiograficzna opowieść Amandy, autorki, która jest czarownicą, wiedźmą, jest wyrocznią Los Angeles. Jestem dosłownie na samym początku, strona 29. Jakby dopiero zaczynam wchodzić w ten magiczny i tajemniczy świat autorki. Mamy tutaj również takie fakty historyczne dotyczące magii, akuszerstwa i tego wszystkiego, co otacza tak naprawdę naszą autorkę. No zobaczymy, dla mnie jest to pierwsze spotkanie w ogóle z czymś takim. No, mam nadzieję, że będzie ok, że jakby wejdę w ten dziwny i właśnie taki tajemniczy świat tej oto wiedźmy. Zobaczymy. I kochani, muszę, no po prostu muszę Wam pokazać książkę, która właśnie dzisiaj, no przed momentem dosłownie do mnie przyszła. Tak bardzo wyczekiwałam tej książki. Jest to książka Listy na wyczerpanym papierze. Są to listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Jest to wznowienie. Tutaj ta książka zawiera w sobie zbiór listów z roku, z lat 1964-1966, które kochankowie do siebie wzajemnie wysyłali. Dodatkowo w tej książce mamy takie cenne materiały, ilustracje, pocztówki, które dotyczą tej właśnie pary. Taką mamy wklejkę, która może przedstawiać jakby takie stare listy. No tak jak mówiłam, są te ilustracje i to wszystko to są listy. Podobno ta książka jest przepiękna, bardzo polecała tę książkę Zuza, dziewczyna z biblioteki, oraz Ola Olofritz. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę czytać tę książkę i w tym vlogu oczywiście będę Wam dawała znać, co sądzę na bieżąco o tych listach. Zobaczymy. Już dawno nie wyczekiwałam aż tak żadnej z książek, jak właśnie listów na wyczerpanym papierze. Mamy piątek, zaraz jadę na kawę do mojego chłopaka i od poniedziałku wracam na uczelnię, ale oczywiście zdalnie, więc ja zaraz jadę, a później jak wrócę, to zaczynam czytać przede wszystkim te listy. Ten sam dzień, tylko godzinę w pół do siódmej wieczorem. Ja dzisiaj odebrałam z Empiku to pięknie wydane cudo. Mamy tutaj Niewidzialne życie od Ilorum. Chyba tak to się czyta. Niemniej jednak jest to pierwsza książka w jej szłap i w ogóle pierwsza książka z ramienia fantastyki, oprócz Pottera, która zagościła u mnie na biblioteczce. Od tej książki chciałabym zacząć swoją przygodę z fantastyką. Mam nadzieję, że ten gatunek jakby przygarnie mnie do siebie, miło mnie ugości i będę dalej swoją przygodę z tym gatunkiem kontynuowała. Nie no, ja jestem zachwycona totalnie tym wydaniem. Dość, że to jest twarda oprawa. Te złocenia, te kwiatki, ten błękit i kochani, patrzcie tu. Barwione strony. O tak to mniej więcej się prezentuje. Nie uważam, żeby się źle czytało mimo tych barwień. Jak tak patrzę na to, to no nie przeszkadza to w zupełności. Jest to jedna z piękniejszych, jak nie najpiękniej wydana książka, która jest u mnie w moim pokoju, która zagościła na mojej biblioteczce. Mamy tutaj Francję, rok 1714 i Adi, która ucieka sprzed ołtarza i później zawiera pakt z diabłem. To samo zdanie po prostu wbija mnie już w fotel, bo to są totalnie moje klimaty. Jak czytałam opis ogólnie, to przed oczami stawała mi Sabrina Spellman i serial na Netflixie. Ja bardzo lubię ten serial, chociaż go nie skończyłam całkowicie. Niemniej jednak, wow, uwielbiam takie klimaty, uwielbiam taką tajemniczość, magię, jakieś takie pakty z diabłem. No,
Super. Mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba. Zauważyłam, że dużo ludzi po nią sięga. Dużo ludzi czytając zachwyca się. Później ta książka staje się ich ulubieńcem. Dużo ludzi czytało tę książkę również w oryginale. To jest Wiszłab. Ja miałam zacząć w ogóle swoją przygodę z tą autorką od Mroczniejszego Odcienia Magii, ale w końcu nie zaczęłam, więc sięgnęłam po tą książkę i mam nadzieję, że ona mnie zachwyci tak jak wszystkich innych. A patronami tej książki są zaksiążkowane bestsellerki oraz Nicola Dr. Book. No, ja na razie nie będę jej czytać, bo chciałabym, żeby trochę ten hype na nią opadł, dopiero później sobie na spokojnie po nią sięgnę. Ja jeszcze dzisiaj nic nie czytałam, za chwileczkę będę układała puzzle, kolejny obrazek. Nie wiem, mocno się ostatnio wkręciłam w puzzle. One mnie bardzo odstresowują, są taką dla mnie jakby formą relaksu małego. Zawsze sobie puszczam muzykę, zaczęłam ostatnio słuchać również książki W cieniu Babiej Góry w audiobooku, ale nie wiem, nie jestem przekonana tak bardzo do audiobooków. No niemniej jednak zaczęłam w audiobooku ten thriller i zamówiłam sobie, kochani, puzzle, które są dla mnie no przepiękne, ze Schmidta i ta taka kolekcja disneyowska i mojego ukochanego Króla Lwa. Tutaj proszę bardzo, tak jak te puzzle wyglądają. Oczywiście jak przyjdą, to finalnie Wam ten obrazek pokażę. Niemniej jednak tutaj macie screena. Więc to tyle ode mnie dzisiaj. Ja zmontowałam film na jutro, czyli 8 odcinek serii Łączy Nas Kobiecość. Więc do tego odcinka Was zapraszam. Lecę sobie zrobić kawę. I wracam do puzli. Poniedziałek, 22 lutego, jest przed 9, ja dopiero wstałam, w sensie ja wstałam już przed 8, bo zaczęły mi się właśnie nie w końcu, zaczęły po prostu mi się zajęcia na uczelni w semestrze letnim, więc dlatego jestem na chodzie. Chciałam Wam powiedzieć troszkę o listach na wyczerpanym papierze. Jestem na stronie dokładnie 112 na 215. Ta książka jest przepiękna, jest jakby encyklopedią miłości. Osób, które są nieidealne, które są inteligentne, które tak naprawdę nie pasują do siebie w 100%, ale to jest książka, to są listy tak naprawdę pokazujące miłość, która chyba się już nie zdarza. Jest to książka, gdzie ta miłość aż wylewa się z kart książki, wylewa się z tych pojedynczych słów, wylewa się ze znaków interpunkcyjnych. Po pierwsze, ta książka wydana jest genialnie. Tutaj mamy również teksty Agnieszki Osieckiej, które można przesłuchać na Spotify'u na przykład, gdzie śpiewa je Nosowska. I jak sobie puścicie ten album do czytania tych listów, to osiądziecie w takim fajnym klimacie i to jeszcze mocniej będzie na Was oddziaływać. Niesamowita książka, niesamowita, przepiękna. No, wiadomo, że to jest jakby prywatna korespondencja i w tej książce mamy również jakieś takie pocztówki. Po prostu prywatność tych dwóch osób, Jeremiego Przybory i Agnieszki Osieckiej. Niemniej jednak ja jestem kupiona. Cudowna, po prostu cudowna.
więc na razie sobie ją odkładam. Jeśli chodzi o Wiedźmę, to jestem na początku, bo skupiłam się wczoraj tylko i wyłącznie na listach, tak mnie to wszystko pochłonęło. Jestem na stronie 39. No, dopiero się wkręcam, ale podoba mi się tutaj takie feministyczne podejście autorki do tego wszystkiego, gdzie człowiek wyrządził jej wiele krzywd, tak jak wyrządził wiele krzywd jej Covenowi. Nie wiem, czy to tak się odmienia. No, nic nie mogę powiedzieć o tej książce, bo jestem na samym początku. No, niemniej jednak myślałam, że to będzie o jakichś czarach, jak to się stało, że w ogóle ona jest tą wiedźmą, ale oprócz właśnie tego, bo to jest, dowiadujemy się tak naprawdę podejścia autorki do tego feminizmu, który naprawdę jest ważny. Ale nie ma czegoś takiego, że ona jakby neguje mężczyzn czy coś w tym stylu. Ona po prostu pokazuje, czym feminizm jest dla niej. I ja zaczęłam, tak jak wcześniej mówiłam w audiobooku W cieniu babiej góry, jestem na stronie 40. Nie czytałam ani nie wysłuchałam więcej stron niż wcześniej wam mówiłam. Dopiero się też wkręcam w tą historię. I ja ostatnio, w sensie miesiąc temu, byłam w rzeszowskim antykwariacie Centrum Taniej Książki i kupiłam sobie właśnie Wróżbę, Wspomnienia dziewczynki za 19 zł. Jest to wydawnictwo Charakter. Jest to autobiograficzna książka autorki, która jakby rekonstruuje swoje dzieciństwo pełne traum z lat 40. i 50. Przedstawia to wszystko właśnie w formie takich wspomnień. Jest to podobno bardzo dobra książka z gatunku literatury pięknej. To książka bardzo emocjonalna, bardzo właśnie prosta, ale uderzająca czytelnika. Chodziła za mną ta książka już długo i w końcu dzisiaj ją sobie wzięłam do czytania. Po prostu założyłam zakładkę i nic więcej nie przeczytałam. Niemniej jednak tak prezentują się książki, które aktualnie czytam, jest ich dokładnie 4. No ale cóż, ja lubię tak ostatnio skakać z jednej książki na drugą, bo mi to w zupełności nie przeszkadza, nie gubię się w fabule i tym sposobem czytam po prostu więcej książek. No także tak, ja zrobiłam sobie herbatę z sokiem miętowym od mojej teściowej i zaraz muszę się trochę ogarnąć, wyjść z psem i później będę układać puzzle. Mamy wtorek, 23 lutego. Przychodzę do Was z małym update'em czytelniczym dotyczącym tych dwóch tytułów. Zacznę od tego, że te książki oczywiście rozprawiają zupełnie o czymś innym, natomiast obie są książkami bardzo nierównymi. Oznacza to tyle, że jedna część książki mnie wciąga, jest naprawdę dobrze napisana, natomiast z kolejnymi stronami ta historia jest dla mnie na przykład nudna. Jeśli chodzi o nudę, to bardzo często jest tak w przypadku Wiedźmy, Drogi do siebie. Mamy tutaj kobietę, która no właśnie jest tą wiedźmą. Ja oczekiwałam naprawdę czegoś innego. Niektóre fragmenty są ciekawe i ja uważam, że autorka chciała dobrze, ale przesadziła. W tym sensie, że
za dużo jakichś takich bardzo elokwentnych słów używa, takich, które dla takiego zwykłego, normalnego Kowalskiego, który jakby nie lubuje się w świecie magii, który na tym się po prostu nie zna, jest to ciężkie do zrozumienia. I czasami mam wrażenie, że to jest jakaś fantastyka, a nie po prostu autobiografia o wiedźmie, o wyroczni Los Angeles. No, jest tak średnio, bym powiedziała. Dzisiaj zaczęłam sobie czytać Wróżbę, Wspomnienia dziewczynki. Jest to autobiografia również autorki szwedki. Natomiast tutaj ta książka jest bardziej emocjonalna, ale również jest książką nierówną. Co mi bardzo w tym przeszkadza, to to, że, trzy linijki mamy w formie pierwszoosobowej, a za chwileczkę mamy formę trzecioosobową. Złe. Dlatego, bo człowiek jest zdezorientowany totalnie. Niemniej jednak jest tutaj dość dużo już znaczników, bo bardzo mi się podoba to, w jaki sposób autorka mówi o uczuciach, jeśli chodzi o nastolatkę, która zmaga się z bardzo ciężkimi tematami, na przykład ze swoją matką, z rodzicami, którzy się nie dogadują. Po prostu jakby jej rodzina jest taka trochę dysfunkcyjna. Rodzice nie zajmują się tak jak należy swoimi córkami, tym bardziej nie przykładają uwagi większej nastolatce, która dojrzewa, która wchodzi w dorosłość, która zaczyna miesiączkować, która zaczyna się zakochiwać i nikt tak naprawdę nie jest w stanie jej tego wszystkiego uświadomić, jak to wygląda, nikt z nią nie rozmawia i ta dziewczynka ma traumę, co przekłada się później, co przekłada się na jej późniejsze dorosłe już życie. Także tak wygląda ten update odnośnie tych dwóch tytułów. Te książki są jak na razie dla mnie bardzo nierówne. Lepszą książką jest w tym przypadku Wróżba, a Wiedźma jest taka totalnie mech. Nie mamy czwartek, 25 lutego. Ja tak ubrałam się, bo po prostu jest mi już tak gorąco, że za niedługo to będę chodziła tak po polu. Ale nie, po prostu u mnie w domu jest tak ciepło. Chciałam do Was pogadać o tym, co ostatnio do mnie przyszło. Przyszła tylko jedna książka. Na razie. Jest to Straszny kraj od wydawnictwa Pruszyński. Ja ją kupiłam na Świecie Książki za 20 parę złotych. Podobno jest to bardzo dobra książka. Taka współczesna powieść o Rosji i o tym, gdzie kończy się polityczny protest, a zaczyna życiowy kompromis. Podobno jest ten temat ubrany w bardzo ciekawy sposób, w bardzo żartobliwy i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Ona jest super wydana, bardzo mi się podoba. Taki czuć z tej książki klimat taki rosyjski. Także ta książka do mnie przyszła. Jeśli chodzi o to, co czytam, no to jakby cały czas skupiam się tylko i wyłącznie na tych dwóch książkach i na W cieniu babiej góry, której słucham w audiobooku. Bardzo mi się podoba, super, że mamy tam jakby trzy linie czasowe, które podobno w pewnych momentach zaczną się ze sobą łączyć. Bardzo dobrze mi się to słucha, ale momentami za dużo jest tych bohaterów i muszę sobie jakoś tak w głowie to wszystko poukładać, kto do czego i dlaczego, po co. Ale niemniej jednak jest naprawdę super, taki fajny, tajemniczy klimat o tym, co wydarzyło się w tym roku 1969 pod tą Babią Górą, jeśli chodzi o katastrofę lotniczą. I o tym właśnie, gdzie nasza główna bohaterka traci swoją przyjaciółkę w czas pobytu pod Babią Górą, kiedy wybrały się z koleżankami na taki babski wypad, takie baby na babią, tak to nazywały. Od ostatniego update'u dużo tych stron Wiedźmy i Wróżby nie przeczytałam, więc nic Wam tutaj nie powiem więcej, ale dzisiaj się na tych książkach muszę skupić bardziej i siądę może sobie w końcu do moich ukochanych listów na wyczerpanym papierze, które bardzo mi się podobają, ale na razie je odłożyłam na poczet tych dwóch tytułów, tych trzech w sumie. Także tak to u mnie wygląda, ja zaraz siadam i będę układała
moje puzzle z Króla Lwa, a przed weekendem, może jutro, przyjdą mi jeszcze 3 opakowania puzzli od firmy Puzzle Premium ze współpracy, więc na pewno te pudełka z puzzlami Wam pokażę. Skończyłam właśnie czytać Wiedźmę, Drogę do siebie. To nie była moja książka i to tak totalnie nie była moja książka. Dawno się przy książce tak bardzo nie wynudziłam jak przy tej właśnie Wiedźmie. Nie uważam absolutnie, że ta książka jest zła, że jest źle napisana, że tutaj nie ma jakichś podwalin pod tej teorię, jeśli chodzi o wiedźmę, o czary i tak dalej, i tak dalej. Nie uważam tak. Po prostu ta książka nie była dla mnie w tym sensie, że ja nie znalazłam tutaj niczego dla siebie. Ale zacznijmy od początku. Mamy tutaj bardzo dużo historii, bardzo dużo filozofii, takiego feminizmu, ale nie bardzo skrajnego, takiego normalnego jakby feminizmu, gdzie kobieta pragnie równości, gdzie kobieta czuje się przede wszystkim kobietą, ona nie chce być tłamszona przez mężczyzn, ona jakby nie toleruje patriarchatu. Ona chce, żeby kobieta była na równi z mężczyzną. Na początku tej lektury sądziłam, że ta książka naprawdę bardzo mi się spodoba, bo mamy tutaj po jednej stronie historię, a później jakby autorka, skupiając się na tej historii, przedstawia swoje życie, które jakby może odnieść do tej historii, czyli jakby jej te tezy odnośnie magii, czarów, okultyzmu, opętania i tak dalej zawierają się właśnie w tej historii, czyli po prostu te jej tezy zostają potwierdzone, nie są wyssane z palca. Owszem, jeśli ktoś w to kompletnie nie wierzy, nie wierzy w magię, nie wierzy w medium i takie rzeczy, to nie sięgajcie po tą książkę, bo to nie będzie dla Was po prostu. Natomiast jeśli interesujecie się takimi tematami, jeśli chcecie poznać życie w wyroczni Los Angeles, jak do tego doszło, przez co ona musiała przejść, jak ona to wszystko odczuwała, te jakieś takie czary, te rzeczy magiczne, jakieś spotkanie z istotami pozaziemskimi, to absolutnie po tą książkę sięgajcie. Dla mnie ta książka była miejscami bardzo nudna, nużąca. Ja praktycznie przy niej spałam. Już miałam coś takiego, że tak przejeżdżałam wzrokiem i było tak bardzo dużo historii, że ja opuszczałam po prostu tę historię, bo no męczące to było okropnie. I gdyby tej historii było mniej, gdyby, nie wiem, może ta książka była krótsza, to miałaby więcej dla mnie sensu, nie nudziłaby mnie tak i moja ocena byłaby większa niż 2,5. Nie wiem, po prostu bardzo się męczyłam. Nie uważam, że ta książka jest tragiczna, bo nie jest tragiczna, ale no nie była książką po prostu dla mnie. Ja teraz zabieram się za czytanie Wróżby. Ta książka nie jest książką prostą, nie jest dla ludzi, którzy nie obyli się jakby z taką ciężką literaturą, bo można się w tej książce bardzo pogubić i książka również męczy. Jest też ciężka z tego względu, że są tutaj bardzo traumatyczne przeżycia naszej autorki. A i jeszcze wrócę do Wiedźmy, ta książka na pewno nie jest dla osób młodych. To tak bardziej 16+, bo tutaj są takie wydarzenia, które mogą być takie niesmaczne. Są tutaj przekleństwa, jest bardzo dużo seksu, więc no, nie uważam, że to jest książka dla młodzieży. A tutaj w tej książce też, też jest dużo takich rzeczy dla osób dorosłych, więc też ta książka nie będzie dla młodzieży. Chociaż ja też nie lubię jakby ograniczać książek względem wieku, bo każdy z nas ma inną wrażliwość, każdy z nas czyta inne książki i też nie potrafię też tak oceniać, czy dla Ciebie ta książka będzie dobra, czy nie, bo nie wiem, ile książek w swoim życiu przeczytałaś, czym się interesujesz, przeczytałaś, czym się interesujesz, czy takie tematy są dla Ciebie ciężkie, czy nie, więc no nie mnie to oceniać, niemniej jednak zaznaczam, że są w tych książkach takie dorosłe rzeczy. Thank you.
był piątek i przyszła mi do paczkomatu ta oto paczka i w niej są 3 pudełka puzli od firmy Puzzle Premium, więc teraz sobie otworzymy, zobaczymy, bo tak naprawdę nie jestem pewna 2 pudełek, co tam jest, więc zaraz sprawdzimy. Mam nadzieję, że unboxing mi wyjdzie, oby. Ach, tak, jeszcze sobie paznokcia. Jest więcej pudełek niż 3, ojejku. Czekajcie, 4 pudełka puzli, ale już mi wszystko pospadało, super. Dobra, lecimy. Niesamowite. Mam tutaj Arielkę, czyli mała syrenka Schmidta 1000 elementów. No, przecudowne. Tam kładę na bok. Kolejne pudełko. O ja, chciałam te puzzle mieć. Jest to Kubuś Puchatek, też Schmidta i ta edycja disneyowska. Wow. Tutaj, o jakie super, tutaj puzzle, też 1000 elementów i to są jakby, to jest taki komiks, takie scenki rodzajowe na tych puzzlach i podobno jak się je układa i ułoży, to właśnie to sprawia frajdę, bo tutaj widzicie, są naprawdę bardzo różne scenki, super puzzle, naprawdę super, mam nadzieję, że nie będą trudne do ułożenia. I ostatnie puzzle firmy Eduka Puzzle, też 1000 elementów i tutaj mamy Paryż, no, no wow, jestem mega, mega zadowolona z tej paczki, nie wiem, czy firma mnie ogląda, ale jeśli tak, to z całego serca bardzo, bardzo dziękuję, będę miała co układać na najbliższe tygodnie. Ułożyłam w końcu Króla Lwa, to było jedne z trudniejszych puzzli, tak szczerze mówiąc, ale ułożyłam, jestem z siebie dumna, więc teraz mam kolejne puzzle do układania i super. Jest sobota, ja niedługo jadę do chłopaka oglądać skoki narciarskie. Nie wiem, czy dzisiaj coś poczytam, a jutro jedziemy z rodzinką do cioci, która kończy 85 lat, także też pewnie nic nie poczytam. I zostanie mi poniedziałek, bo we wtorek ten vlog wrzucam na kanał i muszę skończyć listy na wyczerpanym papierze i może uda mi się skończyć wróżbę. Więc tak to u mnie wygląda, ja lecę zachwycać się tymi puzzlami. Mamy 2 marca, ja przyszłam do Was, żeby zakończyć tego vloga. Skończyłam czytać te 2 książki. Tak, jestem znów w tej samej bluzie, ale to dlatego, że ona po prostu jest prana, żebyście nie myśleli, że jestem jakimś brudasem i chodzę tylko i wyłącznie w tych samych rzeczach. Więc to tak gwoli ścisłości. Skończyłam czytać Listy na wyczerpanym papierze i to była tak piękna przygoda przez tą prywatność Osieckiej i Przybory. W tych listach widać tą miłość, która jakby z każdym kolejnym listem stawała się coraz mocniejsza. Tak bardzo widać było, że oni się kochają, że oni są przyjaciółmi, są kochankami, ale też momentami tak bardzo się drażnią. I widać też pod koniec już tych listów, jak słyszycie tuptanie, to tupta to właśnie mój pies. I pod koniec tych listów widać, że ta właśnie ich miłość zaczyna stopniowo właśnie opadać, że to nie jest to, co widzieliśmy na początku, co czytaliśmy na początku. Widać było, jak Osiecka tak jakby odwleka z każdym kolejnym listem spotkanie swojego kochanego. Wolała podróżować, wolała być wolną osobą, wolną kobietą. Chociaż umiała kochać, ale nie tak, jak kochał ją Przybora. Niemniej jednak uważam, że ta miłość była piękna na swój własny sposób. Uważam również, że taka miłość już raczej się nie zdarza.
To była miłość naprawdę wyjątkowa i dla mnie cudowne w tej książce jest to, że te listy zostały tak pięknie potraktowane, ta miłość została tak genialnie potraktowana z tego względu, że ta książka jest wydana przepięknie. Ta oprawa graficzna, to wnętrze, no czuć naprawdę tutaj ludzi inteligentnych, ludzi, którzy naprawdę darzyli się wyjątkowymi uczuciami. Z całego serca Wam tę książkę polecam, szczególnie osobom, które są wrażliwe, tak głęboko wrażliwe, które, nie wiem, przeżywały swoją taką pierwszą miłość, albo które wciąż przeżywają. Naprawdę jest to, no, wyjątkowa książka i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Skończyłam właśnie przed momentem również czytać Wróżbę i uważam, że nie jest to książka prosta, ale jest to książka naprawdę dobra. Tutaj znaczniki mówią same za siebie. Musiałam przy lekturze tej książki mieć przy sobie właśnie coś do zaznaczania, w tym przypadku znaczniki. Ja nawet biorę znaczniki, które pasują pod kolor okładki. Takie coś. Jest to książka taka przygnębiająca, gorzka i taka nostalgiczna jednocześnie. To książka tak naprawdę o życiu dziewczyny. To książka o życiu dziewczyny, o życiu takim ludzkim, w którym zdarzają się takie rzeczy jak depresja, jak trudne relacje, dojrzewanie, seksualność, wiara, zdrada. Jest to, uważam, książka dla ludzi, którzy już jakby obyli się z literaturą. To jej książki, wbrew pozorom, nie czyta się szybko. Z nią trzeba troszeczkę poobcować, żeby ją jakby zrozumieć. Ja dałam tej książce 4 gwiazdki na 5, bo ja tak naprawdę mam dwa zarzuty wobec tej książki. Jedno to to, że książka była nierówna. Chodzi mi o to, że momentami no nudziłam się, nie było nic takiego wow, a później chłonęłam, zaznaczałam, jakby musiałam się chwileczkę zastanowić nad tym, co przeżywa nasza główna bohaterka. I dwa, co mi przeszkadzało, to jakby skakanie z pierwszej osoby liczby pojedynczej na trzecią osobę. To było dezorientujące, ale można było się już później przyzwyczaić. Niemniej jednak ja tą książkę Wam naprawdę polecam. To książka właśnie taka trudna. To książka skomplikowana, ale pisana jednocześnie właśnie takim prostym, ale trudnym językiem. Jeśli po nią sięgniecie albo czytaliście, to zrozumiecie, o co mi chodzi. To było naprawdę dobre spotkanie z tą autorką i na pewno sięgnę po kolejne jej książki, bo no, kupiła mnie po prostu. I to tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie mi koniecznie znać, czy do którejś z książek Was przekonałam. I bardzo Wam dziękuję, że tego vloga oglądaliście, że dobrnęliście do końca. Ja zawsze staram się, żeby te vlogi były krótsze, ale no, tutaj gadam, tutaj wstawiam te wstawki, nieważne. I z reguły te vlogi wychodzą takie przydługawe, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Dajcie mi koniecznie znać. I ogólnie jestem na etapie zbierania pieniążków na lepszy sprzęt do nagrywania, bo jak wiecie lub nie, zaraz się dowiecie, to nagrywam od prawie 2 lat, w sierpniu minął 2 lata, telefonem, ciągle tym samym. I chciałabym w końcu kupić coś sobie lepszego, ale skrupulatnie odkładam sobie pieniążki z zarobionych pieniążków i mam nadzieję, że kiedyś w końcu doczekam się lepszego sprzętu, który jakby wprowadzi tutaj taką świeżość, jakby lepszą jakość i będzie mi się zdecydowanie to lepiej wszystko nagrywać. To taka moja dygresja na koniec. Jeszcze raz z całego serca dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!